Siemanko moi drodzy, witam was w moim kosmosie, z tej strony kosmitka Klaudia. Kochani moi piękni, nie wiem czy usłyszycie tego ptaszka, słyszycie? Pięknie ćwierka. Przylatuje do mnie codziennie rano i czasami odwiedza. O, i wiewiór je, orzechy, które wystawiłam. Akurat w dzisiejszej kamerce będzie na temat muzyki. Właśnie wpływ muzyki w moim życiu. Także zapraszam do posłuchania. Idziemy bliżej ptaszka i w stronę cienia. O, to jest najlepsze. Ta-ta-ra. No kochani, z tej strony mnie jeszcze nie widzieliście. Tutaj chowam się przed słoneczkiem, jest dość przyjemnie, ale widoczki takie średnie. Gdzieś tam za mną jest mój kosz z suszonymi kwiatami, które nie przeżyły niestety. Więc tak, na temat muzyki. Moje zrozumienie na temat muzyki, muzyka w moim życiu, co mi dała? Jak ja to teraz wszystko widzę? Dla mnie muzyka jest mega ważna, naprawdę. I to, jakiej ja muzyki słucham przede wszystkim. Jak się teraz przyjęło, nie? To się takie stało bardzo modne, że muzyka powinna być dostrojona do 432 Hz, tak? Jest to wibracja wszechświata, tak się przyjęło. I świat, jaki jest dostrojony teraz, to co my słuchamy w radiu czy w telewizji, to jest częstotliwość o 440 Hz. Prawdopodobnie taka muzyka działa na nas, że my jesteśmy napięci, sfrustrowani. Wow! Ojejku, Rudzik, jaki piękny! Rudzik, śpiewaj! O, nade mną bez. Teraz będzie nam śpiewać. Śpiewaj, Rudzik. On tutaj codziennie przylatuje. O, już to mówiłam. Pięknie, pięknie. Muzyka, to jest muzyka dla moich uszu, której ja mogę słuchać od rana do wieczora. Każdej porze dnia. Dziękuję, dziękuję. Cudownie, normalnie, mega. I tak, i ta muzyka ma na nas negatywny wpływ. Będę się chyba rozpraszać. Słuchajcie, będę się rozpraszać. I są dwie teorie na ten temat, dlaczego cały świat jest dostrojony do tej częstotliwości. Pierwsza to jest taka ogólna, żeby po prostu była jedna częstotliwość, dostrojenie do jednej częstotliwości. Tak, druga to była taka, że żeby nas stłamsić, nie? Żeby nam odebrać tą naszą boskość, żebyśmy nie mogli się w pełni zmanifestować, nie żyli w tej harmonii, tylko żyli w tych takich strefach lęku i tego strachu, nie? Przetrwanie i tam takie tam. Żebyśmy po prostu cały czas się bali i żyli w napięciu. I to gdzieś tam w 1917 czy 70 miało być wprowadzone przez Rothschildów, ale się to nie powiodło i chyba kilka lat później właśnie doszło do skutku, tak? Że teraz jesteśmy na tej częstotliwości 440 Hz. Jaki sposób, żeby tego nie uniknąć? No to nie słuchać radia i nie oglądać telewizji. Pozbyć się tego, wtedy będziemy bezpieczni, tak? Od tej częstotliwości. 432 Hz to jest muzyka wszechświata, wibracja wszechświata, która działa na nas kojąco. Która ma fajne wibracje, wysokie. O, mój nosek. Która uspokaja, odstresowywuje, wprowadza taki stan takiego relaksu, tak, że my jesteśmy tak zrelaksowani. I powiem wam, że odkąd zaczęłam słuchać muzyki, która ma właśnie częstotliwość 432 Hz, czyli te wszystkie swoje mantry, które ja słucham, takie czuć po prostu tą pozytywność, to dużo się zmieniło w moim życiu, bo ja zauważyłam, że ja się stałam taka spokojniejsza. Bo ja chyba zaczęłam tak naprawdę od muzyki też się zmieniać poniekąd. Kiedyś pamiętam, nie wiedziałam, że istnieją takie piękne mantry, na których teraz słucham.
I słuchałam takich mantr, takich typowo hinduskich, gdzie oni tam jakieś Amadama i po prostu takiego czegoś słuchałam i to było takie dla uzdrowienia, nie, ja się uzdrowię, bo wiedziałam, że po prostu to ma moc, tak, bo to była moja prawda i ja w to wierzyłam po prostu, no. I też niby się przyjęło, że właśnie 432 Hz, no to jest muzyka natury, śpiew ptaków, szum drzew, wiatru, czy szelest liści. Jest taka stronka, dzisiaj akurat weszłam na nią, się nazywa po prostu podwalają, mogę tak powiedzieć, podwalają tą całą teorię tego 432 Hz, że to wcale nie jest wibracja wszechświata, że śpiew ptaków ma inną częstotliwość, inaczej wibruje i tak samo szelest liści, że to wszystko jest bujda, że to się różne misy czy kamertony, to jest wszystko po to, żeby po prostu nam coś sprzedać, tak, że to jest dla uzdrowienia. I teraz tak, jak ja to widzę. Ile ludzi, tyle teorii, nie? Każdy będzie miał swoją. I teraz tak, czy ja chcę wierzyć w to, że na przykład 432 Hz muzyka, której ja słucham, nie uzdrowi, mi pomoże, czy ja po prostu chcę wierzyć w tą teorię, że to jest bujda i to nie jest prawda, tak? Wybieram prawdę, że mnie uzdrowi, tak? Że jest to muzyka, która ma pozytywny wpływ na mnie i dzięki której ja się potrafię zrelaksować. O kurczę, naprawdę. Słuchając takiej muzyki, to jest inny stan wtedy. Kiedyś jeszcze, jak byłam właśnie na tych takich swoich innych wibracjach, takiego człowieczka gada, który karmi się strachem, złością, irytacją i nie wie, co to znaczy żyć tak naprawdę. Słuchałam właśnie Korna. Słuchałam takiej bardzo ciężkiej muzyki, może nie tyle depresyjnej, ale takiej ciężkiej, naprawdę. Teraz nie słucham już takiej muzyki, bo już mnie chyba bolą uszy, już po prostu czuję, no nie dam rady słuchać takiej muzyki, no. Choćbym, nie wiem, jak się starała, wiadomo, też tak to widzę, że na każdym etapie swojego życia słuchamy innej muzyki, tak? I w zależności od tego, w jakim jesteśmy stanie, na przykład mam koleżankę tutaj, ona mieszka pode mną i za każdym razem, kiedy ona słucha muzyki takiej rocka, takiego ciężkiego, jakieś tam to ja wiem, że ona po prostu jest nie w humorze, że coś się stało, jest przed okresem i że ona musi po prostu sobie posłuchać takiej agresywnej muzyki, nie? Ja się zastanawiam, że to tak nie powinno być, to właśnie powinno być na odwrót. Jesteś w napięciu, czujesz, że wybuchniesz, to sobie włącz taką mantrę, która cię po prostu odstresuje. Czy wyjdź i posłuchaj śpiewu ptaków. Już przestał Rudzik śpiewać, ale pięknie śpiewał. I właśnie zauważyłam, że muzyka ma niesamowity wpływ na moje życie. I też teraz, patrząc na to tak trochę z poziomu ucieczki, że muzyka to może być takie też uciekanie od nas samych, nie? Uciekanie od naszych myśli. No bo jak ja się zajmuję i słucham cały czas muzyki, to ja w nią wchodzę, tak? Ja śpiewam mantry, ja jestem tą muzyką i w ogóle później idę spać i dalej mam tą muzykę w głowie i nie umiem zasnąć, bo dalej mam tą muzykę w głowie, ale już sobie z tym poradziłam, tak, to jest śmieszne. I tak właśnie zauważyłam teraz, że z rana, jak kiedyś po prostu wstawałam, otwieram oczy, pierwsze co mantry, nie, i muzyka musiała lecieć. Znajomi się ze mnie śmiali, że ja to po prostu, tylko się muzyka na chwilę włączyła, skończyła i ja już od razu, ej, muzyka się skończyła, nie, bo musiało coś po prostu lecieć. A teraz mam tak, że z rana wstaję, w ogóle nie włączam muzyki, bo mam ćwierk ptaków za oknem, z rana Rudzik przylatuje każdego dnia i po prostu ćwierka.
czy jak idę do natury, tak? Kiedyś to po prostu bez muzyki, żeby mi coś nie brzdąkało w naturze, to dla mnie to było, musiało coś brzdąkać. Nie, ja musiałam słuchać muzyki. A teraz idę do natury i ja po prostu się cieszę tą naturą, że ja mogę posłuchać tych ptaków, szum drzew. I jest to dla mnie takie mega relaksujące. No. I to chyba tyle na temat muzyki, co chciałam powiedzieć. Jaki wpływ ma na mnie muzyka. W sumie też można dodać do tego, że skoro jesteśmy zbudowani z tam 70 czy 80% wody, jesteśmy wodą i było to właśnie doświadczenie Masorato, który oglądał pod mikroskopem zamrożoną wodę, tak? Te kryształki takie. I włączał muzykę. I też tam było coś na temat tej teorii, że to wcale nieprawda, że to jednak zostało, że on okłamywał. Nie wiem, nieważne. Dla mnie jest to taka fajna prawda i takie coś, co z czym mogę zarezonować, tak? Że te słowa mają moc. I słuchając muzyki ciężkiej, depresyjnej, to będzie na mnie oddziaływać, tak, bo jestem tą wodą. Woda pamięta, woda będzie chłonąć to wszystko. I ważne jest, naprawdę, ważne jest to, jakiej muzyki słuchamy. Mam też kolegę, to tak szybko dodam. On słucha takiej muzyki, takiego rapu, nie? Yo, yo, bitches, sex, rock and roll, kurczę, drugs, nie, money. No i on taki jest. On taki jest w momencie, kiedy sobie wypije, włącza mu się takie, no wiadomo, jak sobie nie wypije, no to się jeszcze trzyma, tak? Gdzieś tam podświadomie to wychodzi, jak sobie wypije i robi się taki cwaniak, taki właśnie, że on by miał wokół siebie tylko mnóstwo jakichś tam lasek, dziweczek, kurczę, żeby tylko wcinał narkotyki, miał mnóstwo hajsu i wiadomo co robił, nie? Przyjemności. To takie właśnie dostrajanie się do muzyki. Też wiadomo, że idąc na siłownię, na przykład jak się chce gdzieś tam wypocić, tak, chce poszaleć, poskakać, to nie włączę sobie mantry, która jest taka relaksująca i która ma takie inne wibracje, no bo to w ogóle mija się z celem, tak? Tak jak ostatnio właśnie nagrałam ten filmik, gdzie tańczyłam, no to nie włączę sobie takiej mantry, która jest taka wybujała i gdzieś tam sobie bębenki grają tak na spokojnie, no bo skoro mam tego stresa w sobie i tego wkurwa, no to trzeba go wyszaleć, tak? Trzeba włączyć sobie taką inną muzykę. To mam, słucham takiej muzyki od czasu do czasu i widzę też, jak to na mnie działa, jak od razu mam takie... jak słuchając mantry jestem taka wychillowana, zrelaksowana, nie? Takie mam... Inaczej ja wibruję, a w momencie, jak tylko zaczynam słuchać jakiejś takiej, kurczę, już mocniejszej muzyki, to i mi tu jakieś już noty, myśli przychodzą do głowy. Już tak jest, taki inny klimat się robi. No, dlatego muzyka mega ważna jest, to jakiej słuchamy. Ojejku, trzeba się zastanowić, czym się karmimy, nie? Bo to się karmimy tą muzyką, ona nas karmi. I to jest mega ważne, naprawdę. Muzyka. Fajnie sobie posłuchać takich ptaszków. Dzisiaj z tatą rozmawiałam śmiesznie. I właśnie tata tam gdzieś pracuje. On w Anglii mieszka i pracuje na jakiejś tam wiosce za dupiu, że tak powiem brzydko, gdzie nie ma zasięgu i no, nie może się pobawić telefonem. Mówię do niego, tata, posłuchaj sobie dźwięku ptaszków, jak pięknie ptaki śpiewają. Nie, on woli na telefonie siedzieć, nie. Także tak, to chyba tyle na temat muzyki, taki krótki filmik, krótki, jaki muzyka ma wpływ na nas i dlaczego warto słuchać pozytywnej muzyki, nie? Nie takiej ciężkiej. No, też miałam kiedyś takiego superwajzora, mojego kierownika, on słuchał takiej muzyki, takiej depresyjnej też, o jakichś tam śmierciach różnych i on był taki ponurak, naprawdę. Można od razu zobaczyć też, jaki jest człowiek, nie? Co ma w sobie, czym emanuje. W zależności od tego, jak, do jakiej
do jakiej muzyki się nastaje. No gołąbki, no napijcie się, no nie bój się. Gołąbki się chcą napić. A, tylko ręką ruszę, już uciekają. Chciałam kamerką skierować. Tutaj mają ten swój basenik. No, to tyle na temat muzyki. Tych z pięknych 432 Hz. I dlaczego warto dostrajać się do takiej muzyki? Dlaczego warto wierzyć w to, że to nas uzdrawia? Nie, ja mam misę. Wiadomo, misy też na 432 Hz sobie pięknie wibrują. Podobno, nie? Bo nigdy tego nie mierzyłam, nie sprawdzałam tego. Ale uznaję to za swoją prawdę. Czemu nie? Jest to fajna prawda. My wybieramy tak. My wybieramy, w co chcemy wierzyć. Także tak, to tyle na temat muzyki. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia i peace and love.